dzisiaj mam dla was bardzo fajny challenge, który podpatrzyła mu Abigail, buziaczki Abi. I chodzi o to, że będę paliła, poprawiała albo czytała jeszcze raz książki. Tutaj Abi użyła bardzo fajnej angielskiej nazwy, pozwolicie, że ja tego nie zrobię, bo mój akcent jest beznadziejny, więc poprosiłam bestsellerki, też pozdrawiam i całuję, żeby mi wybrały 18 książek, one mi wybrały 24 książki i będę je losowała trójkami, czyli mamy 8 par. Jeżeli kogoś interesuje, to to jest doniczka z IKEA za 6 zł. Bardzo fajna, bardzo ładnie wygląda, tak przy okazji. I bardzo się tego boję, bo przyznam wam się, że widziałam, jakie tam są książki i to będzie straszne. I nie będę dłużej się rozgadywać, tylko zaczynamy. Także kochani, zaczynamy. Mamy tajemnicze pudełeczko i uruchamiamy maszynę mieszającą. I losujemy. Raz, dwa i mamy trzy. Mamy trzy książki, odstawiamy magiczne pudełko i zobaczymy, co to jest. Eragon, czyli książka, seria pana Christophera Paulini'ego, którą czytałam, jak byłam młoda, mała. Mamy też Loveline. No to może być bardzo ciekawe. I Dumę i Uprzedzenie. O Boże, jak ja mam tak zrobić? O Boże, powiem tak, no to są trzy książki, co ja bardzo lubię. Jeżeli miałam wybrać jakąkolwiek, którą po prostu spalę i po prostu ją... To było też... Ja mówiłam selerię, ja wam mówiłam, że mam mniej więcej książek, których nie lubię. One dały za dużo książek, które po prostu lubię i które czytam wielokrotnie. Nie mam pojęcia, powiem wam. A wydaje mi się, że chyba... Co bym mogła zrobić? Ogólnie moim zdaniem Duma i Uprzedzenie to taki klasyk nad klasykami, że go się nie da poprawić, po prostu przeczytałabym ją ponownie i mam do wyboru ze spaleniem albo Eragona, albo Loveline, które uwielbiam, czyli Eragona bym spaliła, ponieważ mamy tam smoki, ogień, dodatek miecz Eragona nazywał się Brisinger, co oznacza ogień po elfickiemu w tej książce, więc idealnie pasuje, więc spłoń. I mamy także Loveline, czyli książkę Niny, którą też uwielbiam. Nie wiem, co tu można poprawić, ale nie mam innego wyboru i bym poprawiła. Może poprawiłabym coś takiego, co mi złapało serce, albo nie wiem, no nie wiem, nie wiem, co bym tu poprawiła, ale wiem, poprawiłabym, żeby to było dłuższe. Tak, to bym poprawiła na pewno, ponieważ ja uwielbiam tą książkę i chciałam, żeby po prostu była dłuższa. Mamy kolejną rundę, pierwszą jakoś przebrnęłam, moje serce jest troszkę nadkruszone, ale znowu uruchamiam maszynę i znowu losujemy. Raz. Nie będę tutaj się bawił jakieś długie losowanie, bo to i tak nie wiem, co to jest. Dobra, mamy trzy, trzy są. I teraz zobaczymy. Kasacja, Remigiusza Mroza. Następnie, proszę państwa, mamy Akademię Wampirów, Richard Mead oraz Komnatę Tajemnicy J.K. Rowling. Nie wiem, co to zrobić, bo tak, ogólnie Akademia Wampirów moim zdaniem jest genialną młodzieżówką, nie ma co ją poprawiać, więc na pewno przeczytam ją ponownie. Przeczytałam ją ponownie w tym roku, bo robiłam sobie taki ponowne czytanie właśnie całej serii w styczniu i po prostu to mnie mega odblokowało i uwielbiam, więc na pewno to przeczytam ponownie. Co mogę spalić? Kasacja albo Komnatę Tajemnic? To jest pytanie. 3 godziny później, powiem wam tak, Harry'ego nigdy w życiu nie spalę, tylko ewentualnie poprawię, ponieważ najmniej lubię Komnatę Tajemnic, więc przepraszam panie Mrozie, ale kasacja idzie odstawkę. Poza tym podejrzewam, że przecież tyle książek, tak szybko, tak dużo, że jakby nie było tej serii, to i tak byś wymyślił coś innego i to by zastąpiło po prostu kasację, więc sorry, ale ja ją palę. Runda numer 3. Raz, dwa, ale emocje, naprawdę, ja się strzelę, 2, 3, dobra, mam 3. Idziemy na całość i pierwsze to będzie Szklany Tron, Sary J. Maas. Nieodnaleziona pana Mroza, no super. I Z Mgły Zrodzone. Ej, to jest w ogóle straszne, nie? To są trzy książki, które ja po prostu bardzo lubię i wydaje mi się, że Z Mgły Zrodzone jest książką, która jest najbardziej doskonała, najbliższa doskonałości, chociaż ona nie jest idealna. Chociaż można było poprawić z niej parę rzeczy, jest bardzo, bardzo. Ma po prostu dużo takich rzeczy, do których możemy się domyśleć i czasami nudzi. Więc może powiedzmy tak, ja to bym poprawiła, Z Mgły Zrodzone idzie do poprawki. Chociaż te dwie pozostałe książki też idą do poprawki. Mogę cofnąć? Chyba mogę cofnąć, nie? To może cofnę zdanie, bo jeszcze się nie zastanowiłam, nie ma. Nie przyklepałam tego, nie przyklepałam. Dobra, robimy tak. Nie, no, pan Mróz się do mnie obrazi, jak ja znowu to spalę. Szklany Tron idzie do ponownego przeczytania, bo ja to czytałam bardzo dawno temu i jestem po prostu ciekawa, jak teraz to odbiorę. Z Mgły Zrodzone idzie do poprawki, ponieważ momentami lekko mnie po prostu znudził. Ja bym to wycięła i dała coś innego. I w ogóle ta książka łamie serce. Jeżeli czytaliście Z Mgły Zrodzonego, to wiecie, o co chodzi. Ja bym to poprawiła, to co złamało serce chyba wszystkim,
którzy czytali tę książkę. I to jest straszne, naprawdę straszne. I nieodnaleziona ponownie idzie do spalenia. Ja tę książkę też lubię, jednak nie podoba mi się podobieństwo jej do Kobena, więc myślę, że panie Barozie, może mi się coś innego. Przepraszam bardzo, ale przy takich książkach nie mam innego wyboru, po prostu i tyle. Dobra, losujemy kolejne książki. Kolejne książki, nie wiem, która to runda, ale proszę państwa, losujemy te tajemnicze buki. O, już mam, dobra. Dwie na raz wyciągnęłam, ale może być. Mamy tutaj Slash Natalii Osińskiej. Mamy tutaj Szóstkę Wron i mamy Koralinę. Dobra, kolejne książki, które uwielbiam i które w życiu bym nie chciała nie przeczytać, albo się ich pozbyć, albo cokolwiek, no ale nie mamy, mamy tylko trzy wybory i nie wiem, co ja mam tutaj zrobić, bo... Więc tak, na pewno nie poprawiłabym Koraliny, bo dla mnie ta książka po prostu jest genialna, a jak to powiedziała Abi, czegoś doskonałego się nie poprawia. Mamy Slash'a i mamy Szóstkę Wron. Szóstka Wron tak naprawdę otworzyła pewien etap w całej fantastyce, takie jest moje zdanie. Stworzyła troszkę inny styl, dlatego Szóstkę Wron bym poprawiła, ponieważ tam też jedna osoba ginie, którą kochałam. Może nie w tej części, ale w drugiej, żeby nie było, że spoileruję. Ale powiem wam, że no, tą książkę nie wiem, jak bym poprawiła. Co bym mogła w niej poprawić? Chyba nic nie mogłam poprawić. Wiem, jedną rzecz bym poprawiła, nie powiem wam co, bo to był spoiler, ale jak coś, to piszcie do mnie. I Slash bym spaliła, nie wiem dlaczego, kocham tą książkę, ale no nie mam wyboru. Może dlatego, że najmniej jestem do niej przywiązana, może dlatego, że ja bym jej w życiu nie spaliła, ale wiem, że dużo osób z wielką chęcią bym spaliło za to, o czym mówi i czego może nauczyć. Dobra, kolejna runda, jedziemy z tym koksem i powiem tak, bestsellerki ja już teraz was nominuję do tego tagu, żeby nie było i powiem tak, odezwijcie się do mnie, ja wam wybiorę te książki, nie ma najmniejszego problemu, bardzo chętnie to zrobię. I tak, mamy Raczej Szczęśliwy Niż Nie, oczywiście Adama Silvery, który też uwielbiam, Ready Player One, książkę, którą też kocham, pana Kleina i tu jeszcze wzięłam jeszcze jedną, więc jedną odrzucam, żeby nie było. Igrzyska Śmierci, oczywiście Igrzyska Śmierci idą do spalenia, bo nie ma co w ogóle się bawić. Ready Player One i co tutaj jeszcze było, już nie pamiętam, Raczej Szczęśliwy Niż Nie. Raczej Szczęśliwy Niż Nie idzie do poprawki, ponieważ pierwsza połowa książki moim zdaniem mogła być troszkę lepiej napisana i może troszkę zniechęcić czytelnika o to, po prostu ona czasami nudzi, dopiero ta druga połowa robi wow i zmienia nasze życie, więc to idzie do poprawki. Ready Player One moim zdaniem jest świetną książką, kocham ją i nie wiem, o co chodzi z tym hejtem ostatnio na tą książkę, ja ją uwielbiam. I przeczytajcie, przekonajcie się sami, bo był dodruk, bo wiem, że to był Biały Kruk, ale już jest dodruk, więc przekonajcie się. Ruszamy dalej. Raz, dwa i trzy. Dobra, mamy trzy książki. Pierwsza z nich, proszę państwa, to jest Imperium Bush, czyli Sarah J. Maas. O, Zmierzch mamy, Zmierzch oraz mamy Początek. Początek idzie do spalenia, to jest chyba jasne. Moim zdaniem najgorsza książka pana Browna i nie powinna w ogóle istnieć, ponieważ była napisana na siłę, chyba tylko po to, żeby zrobić jakiś wielki skandal, który w ogóle mu nie wyszedł, bo to, co on uznał za skandal, to moim zdaniem było słabe i pisane po prostu na siłę. Po prostu słabe, słabe. Imperium Bush i Zmierzch. Zmierzch do poprawy, ponieważ wiem, możecie się śmiać z tego powodu, ale powiem tak, Zmierzch to jest książkę, którą każdy zna, wszyscy mówią, że nie wiem, ale ją każdy zna. I każdy ją kiedyś czytał i każdy ją kiedyś lubi. Moim zdaniem, jak była napisana trochę inaczej, to byłaby o wiele lepsza, bo na przykład Intruz pani Meyer jest genialną książką, bardzo ją lubię i moim zdaniem Zmierzch mogła poprawić i po prostu lepiej napisać. Natomiast ponownie przeczytałam Imperium Bush, chociaż moim zdaniem końcówka jest beznadziejna i po prostu złamała mi serce, ale tutaj nie wyboru. Dlaczego te w ogóle książki nie mogą być w parze z innymi? Tylko teraz wszystkie naraz, ja po prostu tego nie rozumiem. Dobra, chyba mam już trzy książki, lecimy. Akomaf, czyli Sarah J. Maas, już się boję, pielgrzym. I Porwana Pieśniarka, o Jesus Christ, jest naprawdę, to jest straszne. Dobra, Pielgrzym to jest doskonała książka, ja ją kocham, to jest książka mojego życia, więc idzie do ponownego przeczytania, co muszę zrobić, bo czytałam ją ostatnio 3 lata temu, a chciałabym nagrać o niej filmik na kanał, bo dużo osób o to prosi. Ja też bym to chciała, tylko powiem wam, że to będzie największe wyzwanie kanałowe w moim życiu, ale to idzie do ponownego przeczytania, bo Pielgrzym jest tylko jeden. A Komaf i Porwana Pieśniarka, powiem wam tak, obie książki są moim zdaniem genialne, bardzo lubię obie. Bardzo, bardzo lubię obie i nie wiem, co ja mam zrobić. Moim zdaniem Abi miała łatwiej. Abi, jak ty to zrobiłaś? Ona w każdej, tak jakby w każdym trójkąciku miała jakąś książkę, która mogłaby spalić. Pójdziemy po przywiązaniu. Bardzo lubię i Porwaną Pieśniarkę i Akomaf, ale powiem tak. Akomaf to
po prostu ja tam poznałam swojego męża Aziela i Cassiana, dlatego Akoma pójdzie do poprawki, ponieważ Penny ma same problemy trochę z ogólnie z niewyżytym podtekstem seksualnym, to mogą pójść do poprawki, a porwana pieśniarka pójdzie się spalić. Niestety, nie chciałam tego robić, ale pójdzie się spalić. Szkoda, że nie ukryta w łowczyni, bo druga część jest słaba. A mogę zamienić na ukrytą łowczynię? Jak mogę, to ja mogę spalić ukrytą łowczynię, a porwaną pieśniarkę zostawimy. To umówmy się tak. Umówmy się. To jak coś, to była ukryta łowczyni. Dziewczynom się pomyliło. Bestsellerki, prawda? Chciałyście drugą część? No, wiedziałam, że długo. Chodzi o ukrytą łowczynię, to idzie do spalenia. Dobra, kochani, została nam ósma para, więc ja wszystko wyciągam z mojego cudownego pojemniko, wszystko robiącego niesamowitego czegoś. Mamy Endgame, mamy Hardą i mamy okrutną pieśń, więc od razu powiem tak. Harda idzie do przeczytania, bo jest genialna i tyle. Okrutna pieśń idzie do poprawy, ponieważ końcówka była średnia i ja bym sędziom poprawiła, żeby była troszkę większa akcja i troszkę więcej tego efektu wow, tak jak na początku. Endgame, jak lubiłam pierwszą część, to jest właśnie Endgame, to cała seria i końcówka troszkę mnie rozczarowała i tak naprawdę jakby nie było tej serii, to ja bym jakoś nie płakała, więc sorry, ale idzie do spalenia. To było wszystko, jeśli chodzi o ten challenge. Pojemnik jest pusty, moje serce jest złamane, mam zły humor, ponieważ te parę wyborów, które musiałam dokonać, w życiu bym normalnie tego nie zrobiła. Jeżeli miałabym spalić tą książkę, to nie wiem, co bym zrobiła. Po prostu nie wiem, co bym zrobiła. Zrobiłabym nie wiem co, niż bym rzuciła w ogień. I teraz będę nominowała. Nominuję oczywiście bestsellerki, dziewczyny, odezwijcie się, jak będziecie chciały, że tą listę z chęcią wam pomogę. Nominuję także Anitkę z Book Review, z Kulturalną Szafę oraz Justynę z Łap Chwilę. I pamiętajcie o tym, dziewczyny, zdadzę wam taki sekret tego challenge'u, żeby wybrać też książki, których nie lubicie, bo o to tutaj też chodzi, żeby wiecie, żeby była jakaś alternatywa. Gorzej jak złapiecie trzy te książki, które nie lubicie w jednym. No ale to zawsze coś można wykombinować. Dziękuję wam bardzo, pamiętajcie o łapkę w górę oraz o subskrypcji mojego kanału. Życzę wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.